Dobra. Pytanie, czy ludzie dla nas wydawają liberalnego maczetu na Kupiszczyźnie? Czy macie dla nas wydawania liberalnego maczetu na Kupiszczyźnie? Kurpian, Kuran, Kura, Koran, Kurpian. Dziękuję. Przyjechaliśmy tutaj niczego budować. Nie jesteśmy budowniczymi żadnych budowli. Chcemy z Państwem rozmawiać i chcemy rozmawiać o sprawach, moim zdaniem, bardzo ważnych. To co jest? Proszę Państwa, to jest klub, wszyscy razem rozmawiamy. Każdy ma prawo zadać takie pytanie i wyrazić takie opinie, jakie chce. Naprawdę, szanujemy się. To jest różnica klubów obywatelskich dla wszystkich, że każdy może powiedzieć, co chce. My możemy to potem ocenić, ale pozwolimy każdemu się wypowiedzieć. Ja tylko chciałam jeszcze tutaj może powiedzieć, odnieść się do tego, bo tutaj, żeby każdy z nas wiedział, kiedy idziemy na wybory, wykonał tę pracę, przeczytał, poznał, zastanowił się, na kogo wybiera, na kogo będzie głosował. I to jest rzeczywiście rzecz bardzo ważna, ale najpierw, żeby każdy czuł potrzebę, że powinien iść na wybory. Bo tak naprawdę bardzo często mówimy, to jest tak, to jest inaczej. Ja się pytam, kto z Państwa był na wyborach? Ja tutaj się nie zadaję tego pytania, ale byłam na kilku takich spotkaniach, tylko dwie osoby podniosły rękę. Więc jeżeli się nie chodzi na wybory, nie głosuje, no to potem rzeczywiście jest bardzo trudno usprawiedliwić, dlaczego takie, a inne rzeczy dzieją się w naszym kraju. A co do wolności, tutaj Pani mówiła o kobietach. Dla mnie takim symbolem to był Węgrowiec. Pierwszego dnia, podczas protestu, pierwszego było kilka kobiet. Wszystkie w swojej społeczności, o każdej wiedział ich szef w pracy, ksiądz proboszcz, policjant. Wszystkie były rozpoznawane, ale miały odwagę. Ale na następny protest przyszło więcej osób, przyszły mężczyźni. One się poczuły bardziej dzielne, odważne i wiedziały, że nie są same. Dlatego ta odwaga, taka wspierania innych, w takich sytuacjach jest bardzo ważna. I jeszcze bo mówił Pan tutaj, że wolność słowa tak, ale proszę zobaczyć, jakie rzeczy uznawane są w tej chwili za wolność słowa. Nie te, które oceniają ze strony dobre zmiany, negują, krytykują, tylko jest rzucanie oszczerstw, które są podobne faktami i taką stosując taką wolność słowa, niszczy się ludzi, ponieważ nie potrafi się z nimi zmierzyć merytorycznie. Więc wykorzystując wolność słowa, opisuje się rzeczy, których nie było. Zakryje się, że to było wolność słowa, mam prawo to mówić i ja tak uważam. Ta wolność słowa to wymaga bardzo dużej odpowiedzialności od nas wszystkich, bo to jest bardzo poważna rzecz. Mówimy, co myślimy, my jesteśmy odważni, ale to ma być wykorzystywane w dobrej sprawie, a nie do tego, żeby po prostu kogoś wykańczać, tylko dlatego, że nie ma silnych argumentów. Pytanie proszę. Ja może najpierw do pana redaktora Żakowskiego. Odpowiadając panu, rzeczywiście pan ma rację. Ja tu przytoczę takie jedno rzecz, że kiedyś był taki pewien gość, jest nadal. Bardzo proszę do mikrofonu. Dobrze. Kurski, pan Kurski powiedział, że ciemny lud to kupi. Kupuje nadal i będzie kupował. Z tego względu. Jacek Kurski, ja nie mówię mówić Kurski. Jeszcze nie słyszałem wielu kursów. Nigdy jak Platforma rządziła, to nigdy z ust PiS-u nikt nie słyszałem, żeby powiedzieli prezydent Komorowski czy premier, tylko zawsze Komorowski i tam Komorowski, bo takie też. Ja nie mam, ja też nie powiem, że pan prezydent, tylko na przykład i tak szanuję, że powiem prezydent. A nie wiem, czy będę, nie będę siedział, bo wczoraj wysłałem SMS-a do składu kontaktowego i napisałem, że to nie jest prezydent, bo krzykasz, tylko mi krzyczy tak strasznie, jak mu zapowiada, bo ja się boję w telewizji, że psaczym człowiekiem to miało. To może po 6 rano przyjdą, jutro im jest winny. Najpierw to deszkę będę miał przy sobie. Następna sprawa, bo jestem przy głosie, to wykorzystam ten swój czas. Do pani marszałek mam taką prośbę. Czy pani marszałek przekazała swoim przyjaciołom, kolegom, nie mogę patrzeć w telewizję, jak posłowie z Platformy czy coś chodzą do tej publicznej telewizji i tamte redaktorki ich tak gnoją. Zgadzam się z panem, też tak uważam, że... Tak ich gnoją, że to żalno, po prostu nie będę płakał, bo jestem odporny.
Ile już SMS-ów wypisałem, ja się zwrócę do was, żebyście mi nazwali. Ale mogę płacić oczywiście, bo z emerytury mi daje wszystko na SMS-a. I druga sprawa jeszcze, też tu denerwuję. No ta fajna jaka jest telewizja, to jest jako taką jeszcze wolna. Ale obserwując, czy to u pani Olej, czy co, jak ktoś przyjdzie z PiS-u i z Platformy, no to wtedy, nie daj Boże, jak Kępa jest, to Kępa prowadzi ten program, a nie pani Olej. To jest druga sprawa. No ale też tym Sasinowi czy innemu, to tak dadzą się gnoić ci posłowie z tej Platformy. Ja mam taką propozycję, żeby oni nie chodzili w parze z PiS-em. Nie przyjdą się sami, wtedy powiedzą, o co chodzi i naród wtedy bardziej łyka. A tak potem z PiS-u ich zakrzyczą, no i co? No miałem kolegę, który mówi, widziałeś, mówi, tamten z Platformy się bał i doszli z młodziej, oj. Bo ten spis uczył, no, chodzi pojedynczo chodzić, nie zgadzać się. No to na razie na tyle mam prośbę, coś jeszcze, mam wiele, ale nie będę zabierał dalej. O, niepotrzebny mikrofon, dlatego go nie włączyłem. Tak, głos mam. Albo się zajmę po stronie, tym wszystkim poprowadzę. Znaczy, ja tylko powiem o tym chodzeniu do telewizji narodowej. Ja z panem się zgadzam, chodzenie do tych programów absolutnie nie ma sensu, bo nawet jeżeli w tym programie przedstawimy nasze racje, powiemy bardzo precyzyjnie to, co mamy do powiedzenia, to i tak 15 później zostanie zrobione z tego zupełnie inny materiał, zostanie to przedstawiony. I ja uważam, że nie powinniśmy tego chodzić, ale każdy podejmuje sam taką decyzję. Ja od 2 lat tam nie chodzę i pewnie... Dyscyplina założenia, tak naprawdę. Podjęłam taką decyzję, nie ma to najmniejszego sensu, a jeżeli mam się kontaktować z ludźmi, to wolę bezpośrednio niż wydawać się taką manipulację. A jeszcze jedno, panie marszałek, bardzo mi się podobała, jak już będziecie wysyłać, to wysyłujcie takich ludzi jak Niesiołowski, Arłukowicz. Oni się radzą, oni się radzą. Ostatnio pan Szymborski, dobrze, zjadł pana Kaczyńskiego. Arłukowicz nie dał. Jak ten Sasin mu przerywa, to Arłukowicz potrafił powiedzieć, zabić człowieku i koniec, jasne. I bo naród potrzebuje takiego... Bo tu pan zostawia. Bardzo prosimy. Cenię pana, praktycznie się chodzi o dziennikarstwo, ale mam odczucie i wrażenie, że środowisko dziennikarskie jest nie na takim poziomie, jakiego oczekują ludzie. Młodzi dziennikarze nie są dociekliwi. Pan Macierewicz w ogóle jest to nie tak mocno lekceważą tych młodych ludzi. I nie ma kto ich obronić. Bardzo lekceważą się sposób, że do dziennikarzy na przykład zjemowali. A jeśli chodzi o język, to nastąpiła totalna dehumanizacja języka. Takie słowo jak wściekłość media od rana do wieczora. Zwykle ludzie bardzo źle się strukturują. Kto uczy dziennikarzy? Kto uczy pewnych zasad? I jeszcze co zależy robić? Że rzeczywiście, jeśli w studiu pojawi się pani Kępa, mocno wygadana pani, no to nie pani Olejnik zadaje pytania. Nie docieka. Takie mam wrażenie, że to pani Kępa jest dziennikarzem i nadaje panu rozmowy, a nie dziennikarz. No, na pytanie, kto uczy dziennikarzy, odpowiedź mi odbiorca. Co? Czyli co ja osobiście mogę zrobić, jeśli mi coś nie pasuje i to bardzo nie pasuje? Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? To jest szlam. Właśnie te media, wolne media, czy to mają być wolne media, które są tak bardzo agresywne i dziennikarz, który nie traktuje rozmówcy jak człowieka? To jest tak. Ja prowadzę szkołę dziennikarską na chyba 17 lat. W kolegium Civitas wypuściliśmy, mam wrażenie, kilku wybitnych dziennikarzy z naszej szkoły. Dziś pełnią różne funkcje w mediach, też nasi absolwenci. Dbam o to, żeby uczyli najwybitniejsi dziennikarze, praktycy. Dbam, żeby mieli filozofię na porządku, zdrowiu i tak dalej. To jest margines. No tak,
Większość absolwentów studiów dziennikarskich kończy publiczne uczelnie, gdzie zajęcia odbywają się w kilkudziesięcioosobowych grupach. Uczą dziennikarze, którzy zakończyli karierę z różnych powodów, a najwięcej jest zajęć teoretycznych typu historia prasy XIX wieku albo socjologia komunikacyjna. Ale tak naprawdę, czegokolwiek byśmy nie nauczyli dziennikarzy, i tu ja mam problem z moimi absolwentami, że oni przychodzą i mówią, no ale jak robimy tak, jak mówicie, to nie mamy pracy. Bo nasi szefowie chcą, żeby się sprzedawało, a sprzedaje się co innego. I to jest, o tym rozmawiamy dużo z kolegami, z którymi uczymy, że my możemy sobie, mając już silne pozycje zawodowe, bo ci ludzie, którzy mnie w katedrze uczą, to są dziennikarze roku, ludzie, którzy mają wiktory, no, najbardziej elita, tak? My możemy sobie pozwolić na to, żeby pilnować pewnych standardów. Młody człowiek, który przychodzi i trafia na menadżera w mediach, który jest rozliczany z klikania, na nic sobie nie może pozwolić. On wie, że jak w tytule Stanisław Ocycki, to wystarcza o 40% wzrostu klikalności. Kotek przebył zeszłego sezonu. Dwa lata temu wybuchło. Jak się zapisało kotek do tytułu na jakimkolwiek portalu, to nie ma dużego znaczenia, 40-50% skoku oglądalności. Proszę Państwa. I teraz, ale tak działa. Teraz przychodzi szef i mówi tak. Słuchaj, kolego, nie wstawiasz kotka, muszę Cię wyrzucić, bo wynik spadł i za chwilę firma zbankrutuje. Wolisz mi być z kotkiem i być, czy bez kotka i nie być, albo z cyckami, albo z jakimiś takimi słowami ostrymi. Teraz słowo cycki jest niesamowite, to jest oczywiście, elektryzuje całą Polskę. Tak? I, znaczy, tutaj mamy jakiś problem bardzo poważny, niezdolności do wytworzenia mediów, które są jakościowe i się są w stanie obronić się, bo te takie te zjawiska, o których mówię, są wszędzie na świecie, ale obok nich jest Guardian, jest Frankfurter Allgemeine Zeitung, no i tak dalej, New York Times, tak. My mamy problem z tym, że ta druga część jakościowa jest bardzo słaba ekonomicznie i także słaba, jeżeli chodzi o zasięg odbiorców. No, Gazeta Wyborcza chwali się, że ma 133 tysiące prenumeratorów cyfrowych. Co to jest? Ile to jest procent społeczeństwa? A Rzeczpospolitej, ja pamiętam, 20 tysięcy. To o czym my w ogóle mówimy? Czyli, że to mamy do czynienia z jakąś kulturą medialną, która odrzuca informacje. To jest żadna kultura. A bierze tylko rozrywkę. To jest niemedialne. I teraz nasz fundamentalny problem jest taki, jak troszkę rozszerzyć ten krąg odbiorców kultury trochę wyższej, treści trochę wyższej jakości, na tyle, żeby to zaczęło mieć znaczenie dla opinii publicznej, bo dziś mam minimalnie. Media, które próbują być poważniejsze, jak na przykład polityka, tracą po więcej 10% czytelników rocznie, albo więcej. Tak? To jest naprawdę problem. To są podobnie z polityce. No jak ktoś zaczyna poważnie się wypowiadać, to jest nieciekawe. I co z tym zrobić? Bo mamy problem intelektualny. No, czyli to jest sprawa mediów. Jeśli jest nieciekawy, no to media tak są. Ale jest nieciekawy, bo nie oglądają. Tak. To był dlatego, że są ludzie już do tego, te media, do ludzi przyzwyczaiły do takiego właśnie, do takich emocji negatywnych. Bo zauważyłam, ten dehumanizm, jeśli chodzi o język, no to jest coś odpadnego, bo gazety od samego początku czytam. I nawet widzę, że tutaj też nastąpiły na zmiany nieco. No, na niższy poziom zeszły. No bo każdy chce przeżyć. Dlatego, że jak cię ludzie nie czytają, to cię nie kupują. Jak nie kupują, to nie masz jak działać. Ja uważam, że lepsze byłoby dla ludzkości, dla społeczeństwa, dla Polaków,
żeby takie media totalnie zbankrutowały i rozpoczęły coś od początku, po ludzku. To jeszcze tylko dorzucić trzy zdanie, oddaję pani marszałek. W cywilizowanych krajach po to są media publiczne. Po to są w cywilizowanych krajach media publiczne, żeby wyznaczać ten standard, który ma sens. I nie, tak, nie biegając za pieniędzmi, ale biegając za widzem. Bo też między widzem a pieniędzmi to nie jest to samo, bo jeden widz jest trochę więcej warty, drugi jest mniej warty, to są złożone sprawy. I teraz w Polsce nigdy nie spróbowaliśmy zbudować mediów publicznych. Zawsze było szkoda pieniędzy. A jeżeli już pieniądze, to media publiczne wykonały seriale. I mi się wydaje, że jeżeli myślimy znowu, ja cały czas próbuję myśleć, jak będzie fajnie po PiS-ie, co dobrego będzie można zrobić, to myślę, że rozpocząć proces budowania mediów publicznych, który po 10 czy kilkunastu latach przyniesie wynik w postaci substancji kulturowej, nawet takiej, jaką mają Niemcy, którzy też mają słabo, ale są na narzekają, ale to coś daje, bo inaczej wszyscy zjedziemy w bagno, bo nic nas nie będzie trzymał. Panie redaktorze, kto uczył, jakie studia skończył nasz pan Duda? I czy jego nauczyciele i profesorowie mają się wstydzić, że go uczyli? Ponieważ pan robi to, co robi, tak? I mówi tak, jak mówi. I czy to jest wolność słowa, to co mówi pan Duda i to, co mówi pan Morawiecki, kłamiąc w telewizji publicznej i mówiąc i takie świadectwo na świecie z Polakom wystawiając, to jedno. A drugie do pani. W szoku byłam, gdy przeczytałam, że taki tytuł kobiety zakonnice służące mi księże. I dla mnie to jest znak, że kobiety, wszystkie kobiety, no nie wiem, zobaczyłam, no to słowa nie mogę znaleźć, czy dbają o swoją godność. Ale że kobiety służą sobie księży? Nie, kobiety, siostry zakonne, zakonnice, które mają wykształcenie, które zdobyły, prawda? Ale o tym w ogóle się nigdy nie mówiło. To w ogóle się nie przedostawało do nigdzie. No tak, co się dzieje w zakonach rzymskich i relacje tych zakonów z jakimiś diecezjalnymi księżmi i tak dalej, to jest taki temat, no dosyć powiedziałabym, zamknięty. Ale jest taka ciekawa bardzo książka wydana w Krytyce Politycznej, chyba Zakonnice odchodzą po cichu. Tam jest dosyć ciekawa odpowiedź na to, dlaczego tak jest, dlaczego kobiety w polskim kościele, te, które są w zakonach, no, żyją w świecie takim niezreformowanym wewnątrz kościoła XIX wieku i jest to dosyć sytuacja trudna dla bardzo wierzących kobiet, które się decydują na wstąpienie do zakonu. Ale myślę, że to tak, to tak jest i to jest, ale to jest pytanie do nich, do zakonu osób. Na pewno jest tak w Polsce, że o ile księża uczestniczą w życiu publicznym, odwiedzają programy publicystyczne, zabierają głos, piszą, są publicystami, kobiety zakonnice nie. Nie ma takich. To jest Natwierowska, która ale ona nie, ma pomocy. Ale ona jest przede wszystkim, tak, ona jest przede wszystkim społeczną. Bardzo, ale nie pokazuje się w telewizji i nie jest osobą, której nazwisko jest czytelne dla ludzi. Nie jest pełnoprawną uczestniczką debaty publicznej, tak jak są księża, wiadomo. Episkopat, księża, którzy odprawiają msze i tak dalej. Natomiast ja chciałam powiedzieć na temat mediów, bo tutaj zostałam przedstawiona jako dziennikarka, nie jestem nią właściwie już, głównie w tej chwili się zajmuję nauczaniem. I oczywiście to doświadczenie w mediach za sobą mam i mam także głównie doświadczenie, znaczy nie głównie, no
mam to doświadczenie, ale też takie doświadczenie, kiedy występowałam jako gość właśnie w programach politycznych, na przykład podczas kampanii wyborczej i tak się zderzałam z tym problemem, o którym tutaj jakoś mówimy, to znaczy takim oto, że ustaliła się taka norma, że prawda leży po środku, więc zapraszamy ludzi z dwóch stron barykady, którzy będą skrajni, to jest taka symetria, że na przykład feministka wystąpi naprzeciwko neofaszysty, a prawda leży po środku. I w takiej sytuacji myśmy się też wielokrotnie zastanawiali w rozmaitych takich środowiskach wolnościowych, czy my mamy nie chodzić do mediów, czy my mamy domagać się, na przykład dowiadywać się, kto będzie i nie przychodzić, jeżeli na przykład będzie to ktoś, kogo nie jesteśmy w stanie uznać za swojego partnera w dyskusji, bo ja mimo wszystko no, nie czuję się tą osobą jakby równo, że nie wiem, stojącą jakby odpowiedniczką, nie wiem, nawet Terlikowskiego, nawet, bo on jest wykształcony. Tak, Terlikowskiej może. Ale też nie bardzo. Ale dlaczego? No bo to jest kwestia tego właśnie poziomu używania języka, który my uważamy, że należy mówić sprawnie, rzeczowo, przekonująco i na temat, a ta druga strona, to znaczy przeciwnicy nasi, tak jak my tu siedzimy, uważają, że należy mówić bez przerwy i głośno. I ja nawet próbowałam właśnie w jakichś spotkaniach z panią Kępą przekrzyczeć ją, ale to się robi już taki jazgot, że właściwie to jest droga donikąd. Więc co robić? Siedzieć tak, aż ona się wygada, czas mija, prawda? Też chce co. Więc jest w tym gdzieś u zarania taki grzech pierworodny, takiego wyobrażenia o tym, że przestrzeń publiczna to jest właśnie taka przestrzeń, w której prawda leży po środku. No nie, no nie, bo nie, nie możemy uznać, że wiarygodność dziennikarza będzie pomniejszona przez to, że znamy jego poglądy polityczne, dopóki mówi rzeczowo, sprawnie i na temat i argumentuje rzeczowo. Problem się rodzi wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją jak w mediach publicznych, kiedy po prostu się czujemy, że ktoś nas no już tak po prostu robi balona, że aż się to jest niewiarygodne, że to jest możliwe, a tak jest. Więc ja uważam, że nie chodzić, no ale dużo ludzi, którzy są politykami czynnymi, uważają, no wiesz, druga opcja to jest pójdę i powiem swoje, tak ktoś musi tam chodzić, coś się przebije, ale jest to bardzo trudna sprawa, dlatego że możemy, politycy, publicyści, komentatorzy mogą nie chodzić do mediów publicznych i to uważam, że raczej powinni bojkotować, no tak jest moje zdanie. Ja ilekroć jestem tam gdzieś pytana o zdanie przez jakieś publiczne media, mówię, że nie, no. Ale, no, ale problem jest też z tymi liberalnymi mediami, dlatego że kiedy my mówimy o tym przekrzykiwaniu się, to od razu, i tu jest już Moniki Olejnik przykład przytoczony, że to się odbywa nie tylko w tej telewizji tak zwanej reżimowej, ale również w TVN24, w TVN-ie, w Polsacie, to znaczy rzeczywiście wygrywa osoba, która mówi szybko, dużo i głośno. Natomiast to, ja myślę, że szczerze mówiąc, no Jacek tutaj Żakowski powiedział o tym odbiciu mediów publicznych przy zmianie władzy, zrobimy z nich media obywatelskie, będzie tam jakaś kontynuacja jakichś wartości wolnych mediów, będziemy łożyć na te wolne media jako obywatele i obywatelki. Tak, to jest jakiś plan, tylko tak się dziwnie składa, że nigdy nie został wykonany. I jak wiadomo, telewizja publiczna w Polsce była łupem politycznym niż bardziej niż dobrem wspólnym kiedykolwiek. Natomiast chciałam powiedzieć dwa słowa na temat edukacji, dlatego że jak mówię, głównie teraz się zajmuję uczeniem i rzeczywiście jest tak, że zwróciło moją uwagę to, co Jacku powiedziałaś o tym, że Polacy są takim społeczeństwem cichym. To jest prawda. To jest prawda i reforma edukacji, nawet nie ta teraz, podczas dobrej zmiany, a w ogóle taka parlamentaryzacja, nawet już nauki w szkole średniej, ona nie służy temu, żeby przestrzeń lekcji, czy czas lekcji był przed czasem debaty, dyskusji, ścierania się poglądów, argumentowania, jeżeli już, to w sposób szalenie sformalizowany. Bardzo